Nareszcie jest i Rare, i to jeszcze Bone Crush Giant. Dwie ostatnie karty. Uwaga. Cześć, witam was w kolejnym filmie z Magic the Gathering. A w nim dowiecie się, czym są tak naprawdę Team Boostery, dlaczego akurat wybrałem dodatek Throne of Eldraine z października 2019 roku oraz otworzymy sobie nie jeden, a pięć takich boosterów. Szybkie zaproszenie jeszcze na grupę Planszowe Nawijki, a teraz najwyższy czas wziąć się za te boostery. Czym są Team Boostery do gry Magic the Gathering? W każdym Team Boosterze znajduje się 35 kart o kolorze many, który sobie wybierzesz. Także jeżeli wiesz, że będziesz budować talię opartą na czerwonej manie, Team Booster z czerwoną maną jest dla ciebie największym przyjacielem. Dzięki temu wiesz, że dostaniesz 35 czerwonych kart, a nie jak w zwykłym boosterze kolory, które cię nie interesują. Tak naprawdę, żeby stworzyć talię, kupujesz jednego booster packa, dokładasz 25 ladnów, których tutaj nie ma i już możesz grać. Ale wiadomo, żeby miało to jakiś sens, trzeba kupić ich troszeczkę więcej, ponieważ chcemy, aby nasze karty się powtarzały. Co jeszcze jest fajnego w tych Team Boosterach? W każdej takiej paczce na pewno znajdziecie albo jedną kartę Rare, albo jedną kartę Mythic. I oczywiście to jest minimum, ponieważ raz na 10 takich paczek trafia się paka z dwoma kartami, mogą być to nawet dwa Mythiki. Także dzisiaj zobaczymy, ile ja będę miał szczęścia, chociaż mam ich tylko 5, a nie 10, także nie sprawdzimy tej teorii, ale mam nadzieję, że coś fajnego się upoluje. Tak jak wcześniej mówiłem, mamy tutaj 35 kart z konkretnego dodatku, który sobie wybierzemy. A teraz, dlaczego wybrałem akurat ten dodatek? Ponieważ w Magic the Gathering Arena, czyli w cyfrowej adaptacji Magic the Gathering, posiadam deck Mono Red Agro, którym w większości karty są właśnie z tego dodatku. Także będę polował tutaj na m.in. legendarny artefakt Embercleave, który sieje naprawdę potężne spustoszenie, Bone Crush Gianta czy Fervent Championa. Także mniej więcej już wiecie, na co poluję, także zabieram się za otwieranie tych 5 booster packów. Trzymajcie kciuki. Tak to się prezentuje. Talia jest opasana taką kartonową wstęgą. Zabezpieczenie przed kradzieżą. Ale chyba nie działa, bo mi nie pikało. Oczywiście żart, nie dzwońcie po policję. Mamy naszą talię. Kolejna przypominajka, jak przebiega tura gracza. I nasze 35 kart. Co my tutaj mamy? Zaczynamy od zwykłej karty. Bloodhaze Wolverine. Kreatura. Medreter, Uncommon, kreatura. Raging Redcap, Raging Redcap, zwykła kreatura. Weaselback Redcap, zwykła kreatura, jej również często używałem, ponieważ kosztuje 1 many, a jeżeli wydamy jedną czerwoną manę, albo jedną, obojętnie jaką, w każdym momencie ta karta dostaje plus 2 ataku do końca naszej tury. Także przeciwnik może się zdziwić. Teraz karta neutralna, artefaktyczna kreatura, Sorcerer's Broom. Crystal Slipper, o świetnie, artefakt, wyposażona w niego kreatura dostaje plus 1 ataku oraz haste. Merchant of the Veil, kreatura. Shambling Suit, artefaktyczna kreatura. Blow Your House Down, sorcery, zwykła. Artefaktyczna kreatura, Crashing Drawbridge. Defender, czyli nie może atakować. Seven Dwarfs, zwykła kreatura. Barrage In, instant. Feral City of Wilds, Enchantment. Znowu Seven Dwarfs. To dobrze, jak się karty powtarzają, chociaż akurat nie ta. Brimstone Trebuchet, artefaktyczna kreatura, Defender. Zwykła kreatura, Redcap Riders. Zwykła kreatura, Ogre Errant. Uncommon, legendarna kreatura, Syrcera the Bolt. Zwykły instant, Flink. Zwykły instant, Scorching Dragonfire. No i pięknie, trafiłem kartę z mojego deka, Rimrock Knight, zwykła kreatura, ale naprawdę świetnie pasuje do talii Mono Red Agro, czyli idealnie najpierw wrzucamy instant, następnie wprowadzamy ją do gry. Zwykła kreatura, Dwarven Mine, no proszę, jest i land, czyli landy również się trafiają, ale jak widać nie takie zwykłe, a z umiejętnością. Skullknocker Ogre, kreatura, uncommon. Emberef Paladin, kreatura, zwykła. Searing Barrage, instant, zwykły. Slaying Fire, instant, uncommon. To już było. Justing Dummy, artefaktyczna kreatura. Cały czas liczę na jakiegoś rera albo mitika. Myślę, że jesteśmy już blisko. Kolejny Redcap Rider. Tych chyba już mamy trzech.
Land Dwarven Mine, Spinning Wheel Artefakt. Nareszcie jest i Rare, i to jeszcze Bone Crush Giant. Najpierw rzucamy Instant, który zadaje 2 obrażenia, następnie wpuszczamy go do gry. Oczywiście jeżeli taką mamy strategię, super. Oraz drugi Rare, Opportunistic Dragon. Już troszeczkę kosztuje, bo 4 many, posiada Flying. Do czasu aż ten smog zostaje na polu gry, możemy przyjąć kontrolę nad Human albo artefaktem naszego przeciwnika. Powiem tak, to wszystko się bardzo dobrze zapowiada. Podzielę sobie karty według rodzaju. Drugi booster. I czym tutaj rozpoczniemy? Neutralnym artefaktem Witch Oven. Zwykły instant Trill of Possibility. Zwykła kreatura Bloodhaze Wolverine. Uncommon kreatura Metrater. Raging Red Cap, zwykła kreatura. Drugi już Whistleback Red Cap. To również już było Sorcerer's Broom. Drugi Crystal Sleeper, świetnie. Tych będę miał na wymianę jak coś. Shambling Suit, artefaktyczna kreatura. Ogre Errant, zwykła kreatura. Znowu Sir Cara, The Bolt, legendarna kreatura. Instant Fleeing, Scorching Dragonfire. No i cudownie, drugi Rimrock Knight, Embereth Paladin, Uncommon Artefact, Enchant Carriage, Bloodhaze Wolverine, Redcap Riders, zwykła artefaktyczna kreatura, Rowing Keep, Ferocity of Wilds, Crystal Sleeper, Slaying Fire, Uncommon Instant, Searing Barrage, Signpost Scarecrow, artefaktyczna kreatura, Raging Redcap, Embereth Paladin, Burning Yard Trainer, kreatura, Uncommon, Weaselback Redcap, Rimrock Knight, to już chyba 4, jak się nie mylę, albo 3, Uncommon Sorcery, Joust, Trill of Possibility, instant, zwykły, artefaktyczna kreatura, Uncommon, Inquisitive Puppet. Ile jeszcze mamy do końca? Ostatnia karta. Będzie Mythic czy Rare? No i mamy Rera, Sorcery, Ironcrack Feet, kosztuje 4 many, ale dodaje od razu 7 many oraz możemy zagrać jeszcze jeden tylko czar w tej turze. Również ilość commonów do uncommonów jest różna. Trzeci booster. A już podejrzeliście. Oczywiście Sorcerer's Broom, kolejny Crystal Sleeper oraz Merchant of the Veil, Uncommon artefaktyczna kreatura Shambling Suit, Blow Your House Down, Sorcery, zwykły, Crashing Down Bridge, Seven Dwarfs, nawet 2 pod rząd, Bloodhaze Wolverine, Redcap Raiders, Rowing Keep, Barachin, Ferocity of the Wilds, także jak widzicie, sporo się już powtarza, to 3. paczka, także jeżeli akurat na tych kartach wam zależy, to szybko uzbieracie waszą ukochaną 4. Brimstone Trebuchet, Blow Your House Down, Uncommon Sorcery, Claim Your Firstborn, Searing Barrage, Fleeing, Scorching Dragonfire, zwykły artefakt Weapon Rack, Raidersi, Raging Redcap, Skullknocker Ogre, Uncommon, Ogre Errant, znowu Trebuchet, Burning Yard Trainer, Uncommon, Whistleback, Rimrock Knight, Joust, Uncommon, Trill of Possibility, Merchant of the Veil, Golden Egg, zwykły artefakt, Dwarven Mine oraz Rare Fires of Invention. Enchantment. Możemy zagrać tylko 2 czary. Możemy zagrać czary o wartości mniejszej albo równej ilości posiadanych landów, nie opłacając ich kosztów w manie. Lecimy z przedostatnim boosterem. To zaczynamy commonami. Dwarven Mine, Fleeing, Scorching Fire, Embereth Shieldbreaker, Uncommon Kreatura, Trebuchet, Trill of Possibility, Medrater Uncommon, Fleeing, Claim of the Firstborn, Uncommon, Searing Barrage,
Bardzo wiele kart takich samych się powtarza, jednak to nie są nadal te, które szukam. Heraldic Banner, artefakt Uncommon. Jest i Rimrock Knight, jednak już mamy ich czterech, także więcej nie potrzebuję. Nadal liczę na jakiegoś Mythica. Scalding Cauldron, zwykły artefakt. Ember of Paladin. Ferocity of Wilds, Uncommon. Seven Dwarfs. Thrill of Possibility. Inquisitive Puppet. To jest chyba coś nowego. Slaying Fire, Uncommon to Instant. Bone Crusher Giant, tak jest. I ostatni booster. Blow Your House Down. Ginger Brood, artefaktyczna kreatura. Uncommon Instant, Red Cap Melee, Crystal Sleeper, Dwarfen Mine, Ember of Shieldbreaker, Uncommon, Henchwalker, bardzo dużo powtórek takich samych kart. Heraldic Bummer, artefakt, Uncommon. Przy takiej ilości nawet Rimrock Knight już mnie nie cieszy. Także zbliżamy się do końca. Trzymajcie kciuki, bo na razie to nie ma co komentować. Dwie ostatnie karty. Uwaga. Tak jest, świetny land Castle Embereth. Również używam go w moim deku na arenie. Jeżeli go stapujemy, dostaniemy jedną czerwoną manę, a jeżeli opłacimy dwie czerwone oraz jedną obojętnie jaką, następnie stapujemy ten zamek. Wszystkie kreatury, które kontrolujemy, otrzymują plus jeden do ataku do końca tury. Szkoda, że tylko jedna się taka trafiła, ale i tak świetnie, jestem zadowolony. Przejdźmy do podsumowania. Najpierw przejrzyjmy jeszcze wszystkie rary. Także łącznie na 5 booster packów, czyli 175 kart, udało się uzyskać 6 kart rare, z czego oczywiście najbardziej jestem zadowolony z zamku Embereth oraz dwóch kart Bone Crush Gianta. Wiadomo, szkoda, że nie 4, tak samo jak tutaj, no ale cóż. 28 kart Uncommon, 29 kart neutralnych oraz 112 kart zwykłych, z których bardzo jestem zadowolony z Rimrock Knighta, których mam aż nadto. Crystal Sleeper, Dwarfen Mine oraz od biedy Whistleback Red Cap oraz Seven Dwarfs. Czy jestem zadowolony? Raczej tak średnio. Bardzo wiele słabych kart się powtarza, nie te, które dominują w tym dodatku, także z tych kart nie stworzę silnego deka Mono Red Agro. Jeżeli oglądacie ten film w kwietniu 2021, to ja bym już w to nie szedł, tylko po prostu zainwestował w nowe Challenger deki, ponieważ Wizardzi właśnie w tym roku w końcu wypuścili bardzo dobry produkt. Minimalne ulepszenia i macie świetną talię. Jeżeli chcecie więcej filmów jak ten, zostawcie polubienie oraz subskrypcję. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!